Siemaneczko, przychodzę z taką sprawą. Nagrywam ten filmik na TikToka. Nagrywam to dla niektórych głupich ludzi, którzy piszą takie komentarze chillowe. Naprawdę ludzie was to boli? Was to boli, że ja nagrywam filmiki na YouTube'a, że jestem wesołym chłopakiem. Że ja wrzucam filmiki se tańczę tak jak umiem? Was to boli? Wam żal dupę ściska? Bo już nie wiem o co chodzi. Ja dzisiaj nagrałem filmik, jak sobie tańczę do piosenki. Jak sobie tańczyłem, jak tam przeczytałem komentarze, że i ty chłopie do lekarza. I to, tamto, aż normalnie, aż mi ciśnienie się podnosi, jakby piszecie takie komentarze. Odnośnie mnie. Ja wiem, że jestem w jakiś tam sposób jestem chory, ale po prostu jestem sobą. I TikTok to jest zabawa. I ja się bawię po prostu, tak? Ja wrzucam na YouTube filmy i wrzucam filmy na TikToka, ale ja się bawię, tak? Ja się po prostu bawię, ja po prostu lubię to, co lubię. A jeżeli wy ludzie macie ból dupy, jeżeli macie ból dupy i wam to przeszkadza w jakiś sposób, wam to przeszkadza, to nie wchodźcie i nie oglądajcie mnie. Bo po pierwsze, ja was nie chcę. Ja was nie zapraszam. Ja was do niczego nie zmuszam. Ja was nie zmuszam, żebyście wchodzili na mój kanał na YouTube, na mojego TikToka i mnie oglądali. Ja was do tego nie zmuszam, nie zachęcam, nie zapraszam. Sami wchodzicie i oglądacie. I piszecie takie durne komentarze, że aż naprawdę, aż się wszystko w środku we mnie gotuje. A się wszystko w środku we mnie gotuje i i w środku jestem zdenerwowany. Na zewnątrz, jak tego byście mnie zobaczyli, to byście tego nie zobaczyli, że jestem zdenerwowany, ale w środku jestem tak, w środku mam tak ciśnienie podniesione, że się w pale nie mieści. Jeżeli wam się nie podoba, jeżeli wam się nie podoba, to jak ja nagrywam, jak ja wrzucam filmy na YouTube czy na TikToka, jeżeli wam się to nie podoba, nie wchodźcie, nie komentujcie, nie piszcie trudnych komentarzy i po prostu nie wchodźcie i po prostu miejcie to w dupie i nie oglądajcie. Nie oglądajcie i po prostu albo mnie zablokujcie, jak na przykład będziecie przeglądać YouTube'a, albo będziecie przeglądać TikToka i ja wam się pokażę. No to weźcie od razu zablokujcie, żeby wam się nie pojawiał, żeby wam się nie pokazywał. I będzie święty spokój. Jeżeli wy macie ból dupy, że ja robię to, co lubię. Ja lubię śpiewać. Ja lubię nagrywać filmy na YouTube. Ja lubię nagrywać filmy na TikToka i będę to robił. I będę to robił. A wy tymi swoimi komentarzami mnie do tego nie zniechęcicie. A wiecie dlaczego? Bo ja mam wywalone na te komentarze. Ja mam wywalone na te komentarze i wy możecie pisać, możecie mnie wyzywać. Jeżeli wam się coś nie podoba, nie podoba wam się, bo uważacie, że ja robię z siebie debila i na YouTube, i na TikToku, nie wchodzić i nie oglądać. Proste i logiczne. A wy wchodzicie, oglądacie i piszecie takie durne komentarze. I wy myślicie, że wy jak napiszecie takie durne komentarze, czy na TikToku, czy na YouTube, czy nawet mi prywatnie na Messengerze, myślicie, że myślicie, że ja się załamię i ja usunę kanał, ja usunę TikToka, bo wy tego chcecie. Nie, ja tego nie zrobię.
Ja wtedy usunę kanał i wtedy usunę TikToka, kiedy ja to uznam za stosowne. I nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Ja będę nagrywał filmy na TikToku i będę nagrywał filmy na YouTube. Na YouTube, a wam nic do tego. Bo wy jesteście zwykły hejterzy. Jakbyście mnie zobaczyli na żywo, no to byście powiedzieli, o, to ten co śpiewa, możemy z tobą zdjęcie, bo niektórzy tak robią. Niektórzy mnie widzą na żywo i na internecie coś tam mówią, że nie fajnie śpiewam, ale jak mnie widzą na żywo, chcą sobie ze mną zrobić zdjęcie. Już nie wyzywają, tylko chcą ze mną zdjęcie sobie robić. Mówią, że ładnie śpiewam, także jeżeli macie ból dupy i nie lubicie tego, co ja robię, czy na YouTube, czy na TikToku, zablokujcie mnie na TikToku i na YouTube, żeby wam się nie pokazywał i będzie po kłopocie. Chciałem powiedzieć tylko tyle. Naprawdę ludzie wymyślicie, że jak wy napiszecie taki komentarz, o, nie umiesz śpiewać, weź wyjdź, skasuj kanał na YouTube, koniec internetu, tragedia, masakra, co on robi? On robi z siebie debila. Ale to ja robię z siebie debila, nie wy. Ja nagrywam na YouTube i na TikToku, bo lubię to po prostu, polubiłem to i będę nadal to robił. A wy jak będziecie pisać te komentarze, tragedia, on robi z siebie debila, niech usunie kanał, niech idzie do psychiatry, nie wiem, jest pierdolnięty, jest brzydki, nie wiem co tam jeszcze. Ja się tym nie przejmę i ja będę nagrywał dalej. Ja będę dalej nagrywał i na YouTube, i na TikToku. A wam nic śmiecie do tego, bo wy jesteście zwyczajne śmieci internetowe. I powiem wam coś na koniec. Żeby wam zatkać ryja. Jak ja to mówię, kozak w necie, pizda w świecie. Nara.